Czekam, aż mucha usiądzie i wtedy powoli zbliżam szklankę lub słoik. Mucha nie zauważa przeźroczystego szkła, a swoją uwagę skupia na mojej ręce, która jest najwyraźniej za daleko, aby mucha reagowała. W szklance jest kilka kropel płynu do naczyń. Jeśli mucha sama w niego nie wpadnie, to potrząsam nią, żeby do tego doszło. Płyn do naczyń zatyka tkawki zlokalizowane na ciele muchy, czyli jej narząd oddechowy, i mucha po kilkunastu sekundach się dusi.